Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zagramy sobie przeciwko Fiorentinie. Zobaczmy sobie, co tutaj się działo, jeżeli chodzi o ostatnie mecze. Wygrana z Juventusem, to była na ostatnim odcinku, będzie wygrana 4 do 1 z Bolonią, 5 do 0 z Odinezę, porażka z Monsą, 1 do 0, mimo że przeciwnik grał. Z, z, z jednym zawodnikiem mniej, praktycznie przez całe spotkanie 2 do 0 Serenitana, 2 do 1 Parma i teraz mamy Fiorentina, Roma, Inter, Torino, Napoli, Atalanta i podsumowanie. Jeszcze może Sasuolo, tak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o przeciwników, oni grają w swoim 4-3-3. My tutaj troszeczkę zmian zrobimy. Dobra, więc mamy tak pierwszy nastro, był problem. Mój środkowy obrońca złapał kontuzję. Nie wiem kogo dać, więc zbrał ten Mineiro. Ogólnie spoko zagrał, strzelił bramkę. Także nie było na co narzekać, więc przechodząc do składu To na pewno ranokia na ławce w pierwszym składzie Motor i na Mezali Oba przedał to miejsce w zespole. Ee, raczej odchodzi na zasadzie wolnego transferu za rok, ID, to to będziemy musieli tutaj albo go sprzedać, albo coś będziemy musieli wymyślić, e, albo będziemy się udać po prostu grać. A to jest najgorsze, właśnie. No dobra. Taka ławka, Luka w pierwszym, lecimy po swoje. No, szkoda tego, Edina. Będzie, trzeba będzie go w lata sprzedać za, tam pewnie za to, co dostawaliśmy za niego oferty. Tam rzędu 15-18 milionów. Wydaje się, że jak zagramy w Lidze Mistrzów, to tak 20-25 za niego dostaniemy. Chociaż. Chociaż, chociaż. Yy... Chociaż zobaczymy, bo jak będzie miał tylko rok do końca kontraktu, to trzeba będzie go sprzedać za tyle, ile będą dawać, więc mi się wydaje, że nawet jakby z 15 minut za niego wpadło, byłoby super dealem, patrząc na to, że przyszedł on za darmo. Oj, stroje takie średnie, ale różowy umiemy odróżniać. Um, ogólnie widzicie, no idzie ponad stan. Oczywiście wyniki są bardzo ponad stan. Luka to w ogóle jest jakimś potworem w tym naszym save'ie, bo strzelił już 30 bramek ponad. W debiutanckim sezonie w Serie A. I ogólnie hmm, podpisał nowy kontrakt teraz, ale bardzo, bardzo nierealistyczną rzeczą jest to, że jego wartość po takim sezonie, punkt 2 do zera, po takim sezonie jego wartość wynosi śre, tam śmieszne jakieś tam 8 czy 10 milionów. Gdzie tak naprawdę w rzeczywistości, gdyby zawodnik w pierwszym sezonie w Serie A. Nawet nie wiem, w wieku 28 lat, by strzelił 30 bramek, ponad, to by zaraz poszedł do jakiegoś mocnego, nie wiem, giganta za 70-80 milionów, nawet za 60, ale tu się zdarzają oferty 30, 20, i nagle się zdarza oferta 5, a później się zdarza oferta 35 na przykład. No to jest takie bez sensu, bo ta wartość naprawdę, o ile się nie spodziewałem, że taką piłkę czerki umie zagrać. Mm, yy... Nieuznane, nieuznane. Właśnie jestem mega zdziwiony tym, jak to jest stworzone, bo ta wartość to tak średnio jest tutaj, tak by powiedzieć, taka sensowna. No Ale co z tym zrobimy? No nie jest, niestety musimy grać to, co jest. Jeżeli się pojawi jakaś oferta taka potężna, typu 60-70 milionowa, no to będę miał zagwozdkę, czy sprzedać, czy też nie, ale nie chciałbym go sprzedać, bo to jest naprawdę no takie liczby robi gościu drugi sezon z rzędu ponad 30 bramek zobaczymy jak to będzie w kolejnym gdzie jeszcze dojdzie Liga Mistrzów, chociaż yy, największym plusem tego wszystkiego jest to, że nie łapo żadnej kontuzji, a wiadomo jak to jest w FM, że zawodnik zaraz łapie jedną, drugą, trzecią kontuzję Bo musiałem sprawdzić co to, a to pies łapie yy, jedną, drugą, trzecią kontuzję yy, to już zaraz inaczej to wygląda Moder, Fresneda przy piłce i Czerki 3 do 0 Dziewiąta bramka w tym sezonie Ryana Czerkiego Koty tam się nie bawią No, klauzule ma 80 parę milionów, nie wydaje mi się, żeby Ktoś tą klauzulę aktywował, przynajmniej w najbliższym Sezonie albo półtorej A jeżeli aktywuje, no to super Tylko problem będzie właśnie, żeby znaleźć zastępstwo, bo Niestety, jeszcze mamy na tyle niską reputację, że raczej nikt sensowny nie będzie chciał do nas przyjść tutaj do zespołu grać, i to jest największy problem, z którym ciężko się zmierzyć. No Napoli idzie po swoje 4 do 1 z Interem wygrali teraz, więc ciężko będzie walczyć z Interem o mistrza. Z Napoli, przepraszam, dobra. Luka bez bramki, więc wejdzie, wejdzie Czermity tym razem, albo nie, zrobimy tak, zrobimy tak. Na dwóch napastników sobie przejdziemy żeby pograli i zagramy sobie MoFi zagra i i Czermity. za czwartą czota, wejdzie wejdzie Aiden niech wejdzie i za Modera niech wejdzie nie wejdzie kasady, o. Tak o zabramy sobie. Takie zmiany. 3 do 0, wygrywamy, także no tak to jest. Ogólnie trzeba nawet popracować nad tą ławką troszeczkę. żeby tam na ławce było trzech zawodników, co zawsze wchodzą, a pozostaje to co wiecie, no, czasami się gdzieś tam mogą pojawić. Dobra, i jeszcze na sam koniec na boisku pojawi się. Ikona strzeli bramkę. Za Volpato pojawi się Baldanzi. No dobra, bramka znana 3 do 1. Ale wciąż wygrywamy, to zdecydowanie. Juventus na 8, tutaj trenera z tego co widziałem chcą zwolnić. Ale nigdzie nie idziemy, my w Palermo, my w Palermo. To tutaj jak dostajemy jakieś finanse jeszcze ciekawsze, to będzie naprawdę grubo. Mofi, Fresneda, Kasadej, Żółtrożny. No już ostatnia chce meczu tak naprawdę. Baldanzi to będzie dośrodkowanie. Czermity, brameczka. Druga brama w tym sezonie. No ale dużo kontuzji, mało też grał. Mofi dostało więcej szans. Także wygrywamy 4 do 1. Pięknie to wygląda. I teraz najbliższy mecz mamy z chyba z Romą. Droma na czwartym. Shortart uraz. Czerki, bramka, asysta. O, Siemens, trzy bramy. do o, Dobra. Na wyjeździe gramy z Romą eee, za 7 dni, więc sobie polecimy symulkę. Oczywiście wiecie, no w przyszłym sezonie jak już będzie Liga Mistrzów, no to będzie wiadomo, że będzie trzeba będzie albo ulepszyć trochę coś, jeżeli chodzi o indywidualności, albo po prostu zostać przy tym samym. Tylko, że trzeba będzie na spokojnie podejść do tematu, żeby każdy zdobył szansę. Żeby to właśnie nie było tak dużo marudzenia, ale też, żeby jakość tych zawodników była naprawdę na bardzo, 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 bardzo wysokim poziomie. Bo to jest najważniejsze, nie? Że, żeby, żeby na naj, jak najwyższym możliwym poziomie to wszystko było. Bo my musimy walczyć o konkretne wyniki. My musimy osiągać tu takie wyniki w przyszłym sezonie. Że to będzie bajka. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, takie wyniki. Bo na takich wynikach powinniśmy się skupiać, że w przyszłym sezonie naprawdę gramy o najwyższe, 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 najwyższe loty. Ale wiadomo, jak to jest. Milan zacznie lepiej grać, Juventus się obudzi i nagle będziemy mieli problem. Także. No. Pa, 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 pa. Mm, 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 mm. Dobra, spisałem już na szybkości. Nareszcie odpiszę później. Dostaje bardzo dużo zapytań o taktykę. Dlaczego tak? Dlaczego tak? Skąd takie wyniki? Bo są osoby, które gdzieś tam wcześniej te ciekawostki Dostają jakieś tam wyniki pojedyncze typu tak wygramy teraz z Fiorentina, albo wygramy z Roma, albo z interem, no to gdzieś tam komuś podrzucę, wiecie, że no. Tak nam się udało wygrać albo taki wynik na karierce. I ludzie będą wtedy wiecie. Cierpliwie. Czy... Co? Chodź? Co? No. No chodź. O, dobra, mamy. Jest pies znowu. Przytulas nie daje mi spokoju, nie? Nie dajesz mi spokoju. Musiał ogarnąć jakieś tutaj. Nie z tego. Jakieś będę miejsce musiał ogarnąć, żeby ona mogła sobie oglądać też jak ja gram. Nie? Tak, także no tak widzicie, no cały czas. Jak nie pies, to widzowie. Jak nie widzowie, to. To nowi widzowie. Albo ja coś osoby właśnie z Discorda, które chciałyby się dowiedzieć o taktykach coś, o jakichś tutaj myczkach, że tak powiem. Ogólnie korzystał was coś kiedyś z tego ograniczonego okna transferowego, bo ja nigdy naprawdę nie pamiętam, żebym kiedykolwiek wykorzystał to ograniczone okno transferowe. Roxy, przestań. Dobra, mamy dodatkową ilość trenerów. Teraz mamy Jeboa. W ogóle to jest najlepsze. Kelvin Jeboa, którego my kupiliśmy rok temu. Za, nie wiem, 600 tysięcy chyba. 450. Strzelił w tym sezonie 13 bramek na poziomie seria dla Kaliari. No niesamowite wyniki. Mamy teraz 14 trenerów, czyli 3 więcej. Profesjonalny kontrakt do Soaresa. Mamy fizjoterapeutę nowego. Super, mamy powołania. Tokić dostał do, do Chorwacji u 20. Soares dostał do Francji u 23. Widzicie, już mój dom atrybutu, już ma krycie 11. Tu będzie, mi się wydaje, będzie kot. Tu będzie kot, naprawdę, wydaje mi się, że tu będzie kot ten zawodnik. E, Aydin dostał powołanie do Niemiec. Syla tutaj, Senegal. Rekich do Tunezji. I Volpato do Australii w końcu, Iwanusewicz został do Chorwacji znów, Bayerami do Albanii i Moder do Polski. W ogóle to trenerem reprezentacji Polski jest teraz. Jon John Brom. Jak mu idzie, zobaczymy. Liga Narodów. Awansowaliśmy z pierwszego miejsca. Czyli przegraliśmy dwa mecze, Bośnia-Hiszpania, w Remis jeden i wygraliśmy trzy z Hiszpanią, Bośnią i Włochami. No chyba każdy był zadowolony. Na Mistrzostwach Europy. Nam poszło bardzo słabo, nie wyszliśmy z grupy, chociaż mieliśmy grupę, bym powiedział, yy... a nie, wyszliśmy z grupy, bo mieliśmy Słowacja, Chorwacja, Serbia i później od Hiszpanii dostaliśmy. No to chyba, chyba taki no, realny scenariusz, bym powiedział. John Varderbrom od kiedy jest ten reprezentacji Polski? Zobaczmy sobie menadżerowie. A, odkąd odczyt Santos? Zakończył, kiedy zakończył karierę Fernando Santos. No, szczerze mówiąc, fajnie to wygląda z tego Wanderbroma. Z tego co mi się wydało grać czwórką 4-2-3-1 Milik. Zobaczmy powołania tutaj. Szczęsny Drągowski grabara. O, Drągowski numero dos. Komar dostał powołanie. Dziwi mnie, czemu on jeszcze nie został w rzeczywistości. Bednarek: Każdy do Zalewski, który w Romie jest dalej. Moglibyśmy go do siebie spróbować ściągnąć. Reca, Puchacz, Kiwior. Ciekawe w Marsyliusz. O, i znowu transfer. Krychowiak: Emerytura. No, to nawet dobrze dla wszystkich. Linet Murawski z Lecha ze sobą ściągnięty. No, atrybuty ma spoko. Atrybuty ma bardzo dobre. Więc debiut przed nim, może to będzie debiut miał w reprezentacji no, z liczby, jak nigdy. Moder, Szymański, Sebastian, Fenerbacze. No Fenerbacze jak mu tu idzie. Pierwszy sezon jedna, trzy bramki, 3 asysty. 10 bramek, 4 asysty i w aktualnym 11 bramek 5 asyst, czyli dobrze to wygląda. Jakub Kamiński w, w Wolfsburg w Stuttgarcie, 3,3 miliona, bez strzału. Lewandowski w Barcelonie. Dalej 24 bramki, 9 asyst. Roberto Robert. No tutaj widzicie no od 2011 roku, no nawet od 2007 roku, co, co sezon 20 bramek, faktycznie. No to, to tylko tutaj w pierwszym sezonie Borussia, później już jak odpalił. A no i tu miał pierwszy sezon w, bo w Bayernie słaby. Ale tak, to naprawdę strzelał dużo. E, Milik, który jest do wzięcia, że tak powiem. Mm, a bo musi kończy kontrakt. Arkadiuszo, Klimowicz, Mateo, czyli tutaj nasz ten polski Niemiec, który gdzieś tutaj w Argentynie był trochę teraz, on, on teraz chyba w Stuttgarcie. No i Buksa, i Buksa. Buksa, 7 bramek w reprezentacji, 6 w, w Lens, przepraszam. Także bez szału tego liczby, co by nie mówić, bez szału, bez szału, raczej nie, nie, nie tutaj nie podbija świata. Zobaczymy, jak tutaj będzie. A w młodzieżowych reprezentacjach też ciekawy jest Drygas, Łukasz Drygas, no ale to jakiś tutaj wytworzony Wojciechowski, Janaś, Jasiński z Bielską Białej, Mikołajewski z Parmy, Oliwier Zych, no bez szału ta młodzieżówka nasza, Borecki, Żuberek, no ale to w Winterze widzicie? Jan Żuberek w Winterze ale chyba liczby tragiczne. No ogólnie na no 8 przyspieszenia. No to nawet w FM-ie ciężko karierę zrobić. No dobra. Nie widzę tu jakichś ciekawych mega nazwisk, które mogłyby tutaj coś dać nam. Krzysztof Wróbel, też słaby. No dobra, lecimy sobie dalej z naszymi meczami. Andre Anderson, słabo trenujesz, nie grasz, dlatego. Jakbyś lepiej trenował, byś grał. Yy, no, John, John Vartebron, fajnie. No, Polacy awansowali, no to chyba pierwszy raz w historii awansowali. Spalletti może opodejść zespół. zespołu. No, nie, nie dziwię się, no, ta, ta jego Fiorentina, przepraszam. Ta jego Fiorentina to gra taki piach, że to jest, to jest szok, zresztą zobaczmy stabilność posady no tutaj Premier League zobaczmy, na włosku że tak powiem Fulham, West Ham Wolves no Brighton też blisko spadku Patrick Veyla już trenerem Liverpool mistrzem prawdopodobnie, a Alassina Traore zdobyła Królestrzelców, zobaczcie Kulibali 11 żółtych kartek w Leicester no West Ham, Leverkusen ósme dopiero, dziewiąte i to Roberto Mancini prowadzi ich zobaczcie Barcelona ale to nie ta, to, to, to Rafa, Rafa Marquez tutaj ich, ich trenerem jest czyli to jest Barcelona B z tego co pamiętam no i tu jest Jamal, Mark Gual i no ogólnie ta Barcelona jakby nie mówić to te wszystkie, te Real B czy Barcelona B, to tak są w fm wypompowane, że to jest głowa mała, nie, jeżeli chodzi o zawodników. No, Arteta też, Arteta ma już stabilną, także no widzimy no, Guardiola dalej, Ten Hag w United, Angelotti w Realu dalej, ale gdzieś była informacja właśnie w fm że Angelotti ma karierę kończyć, no Realu chyba mniejszy, bo tu Atletico na razie prowadzi, Kevin Volant, najwięcej bramek, nie Niebywałe. Real ma przed sobą. No, Liga KP ma dwa zaległe mecze. Także mogą, mogą zostać mistrzem. Dobra. Tutaj nie wiem, czemu nikogo nie ma. Także damy tych wszystkich na następny mecz. Nie chcę, zagrałem. No i potem mamy przerwę na reprezentację. Jest taki odcinek bym powiedział. Troszeczkę pogadane, troszeczkę pokazane. No dobra. Yy, Zaleski, moje słaba ekipa, co by nie mówić. Co by nie mówić, słaba ekipa. Jedna zmiana, wydaje mi się, że wystarczająca. Nie trzeba tutaj dużo kombinować z tym składem. A niech będzie na trybunach, jak on, ma, jak on nie gra, to się obraża, to. A no i czotard jeszcze, więc za czotarda niech będzie. Niech będzie ten bowę Dobra, lecimy z tematem. Nie ma to tamto. Zobaczymy co ta roma pokaże. Oj, sorry. Oj kurde, nie ta taktyka. Nie odpaliłem naszej taktyki na wyjazdy albo mocne zespoły. Szkoda. Dobra, Zobaczymy, co tutaj ta Roma zaprezentuje. No co by nie mówić, to Roma musi tutaj nadgonić, jeżeli chce na pewno zostać w, w Lidze Mistrzów, no bo tutaj Lacja atakuje Milan to samo. Karneseci, Syla, Oistrata, Ibanez. No pies się obudził, będzie oglądał. Zalewski. Bradaric. Diouf. Luka. Ach, broni bramkarz. No, ogólnie widzicie my cały czas to samo, my cały czas to samo. Te same schematy, ten sam sposób gry, a jednak działa. Luka na spalonym. Lorenzo, Luka na spalonym. Pieroci, Fred, Majzekin, zaleski nad poprzeczką, rzutrożny dla gospodarzy. Zobaczymy. No, Pellegrini, pamiętam, był na, na wystawie na sprzedaż, ale. Nie chciał przyjść do nas, bo po prostu gadał, że za, za nisko w tabeli jesteśmy, że musimy się... O, że musimy tutaj być bardziej stabilnym zespołem. Ale co tam, gościu, tu jesteś... My, gra... My walczymy o pierwsze miejsce w lidze, a ty jakiś jesteś... jakiś jakiejś romie, co? Ledwo o czwarte walczy, także i to jeszcze chyba Jose dalej jest trenerem. Luka... Zalewski. No co? Włóczak. Sosa. Fagioli. Czyli od nas zawodnik. Nie wiem co ja dam wypożyczony. Chciałem powiedzieć, że Fagioli od nas wypożyczony. Brawo Karneseci. Fagioli na defensywnym. Z Juventusu wypożyczony. Transfer definitywny już ma. Fid o, ten gościu. Fydryszewski Fid jest Polakiem. Zobaczcie, a ma takie atrybuty w fm Dużo nawet bramek strzela. Nigdy tego jeszcze nie widziałem, a dużo strzela bramek. No w tym sezonie tylko dwie. Ale w poprzednich dużo strzelał. Mojzekin. Lorenzo Luca teraz przy piłce. No i strata. No ładnie presują, Fred 1-0. A, już widziałem, jak oddawał strzał. Jak nacię znaczy wpadł polekarny, to już wiedziałem. No tutaj niestety. Za łatwo się daliśmy skąd O nie, spadło to gdzieś. Tu jest. Dobra. Sosa przy piłce. O jezus, Mary, ale fart. Ale fart, tutaj, w tej sytuacji. Uff, znowu. No, Majcekin dużo marnuje. No, jeżeli my ten mecz przegramy, to już raczej nie ma, nie ma szans, żebyśmy o mistrzostwie myśleli. Bo w ogóle się nagrywa. Nagrywa się. Bo no jeżeli ten mecz przegramy, to nawet jak bezpośrednio wygramy z Interem i tam gdzieś z Napoli, nawet jak wygramy bezpośrednio z Napoli, co by nie mówić, to wtedy mamy powiedzmy teraz 60. Pellegrini, Fred, Fagioli, Lino. Dobrze, Volpato teraz. Czerki. Diów, Lorenzo Luka, Lorenzo Luka. O jak przerzucił to, Lorenzo Luka dopadł? I piękny, jeden 1, 1 No, jakbyśmy przegrali ten mecz, abyśmy zremisowali, a wygrali bezpośredni z Napoli. Oj, chociaż tutaj nie dadzą mi policzyć, ile to by było. Zalewski, Moisekin. o, Olejsz, odpowiedź błyskawiczna. Kurde. Ale zobaczcie, to środeczka, tu środek, środek zaspał troszeczkę, Zaleski, no i oneheadzkę dał się zrobić. Więc y, Napoli wygrywa swój mecz, tego co mnie mam, więc mamy do nich 6 punktów straty. Jeżeli wygramy, 6, tak, 3, 4, y, nie, teraz mamy 6, 8 przepraszam, Luka, pięknie, a nie ma wspólnego. Nie ma mowy o 8 osiem mamy, 8 osiem straty na ten moment. Teraz mamy 6, tak. 7. Volpato, piękny powrót. Ale nic nie gra w tym meczu, Volpato, Bradaric, Czerki. I będzie rzut karny chyba. Albo coś takiego, Bradaric, Bowe, Moder, Fresneda, Czerki. O, tu mógł zdobyć bramkę w tym momencie. Czerki, dośrodkowanie, luka, ale nic z tego nie ma. Dobra, czas na zmianę. Dobra, Luka dwie bramy, więc zostanie. Więc wejdzie Fofana. Wejdzie Baldanzi. No i wejdzie Andre Anderson, zobaczymy co pokaże. No i za niech wejdzie... Niech wejdzie ten Mineiro. Albo nie, nie Mineiro. Niech wejdzie... Niech wejdzie Czotard. Zobaczymy. No Luka po hat-tricka niech idzie. Oj, chyba nie będzie hat-tricka. Pellegrini. Moisekin przy piłce. Uu, nie, samobójcza modera, nie? A, dobra, czas na wędkę. Kurde. No, taka, bym powiedział, 50-50 Anderson. No i oddał piłkę Zalewski, Banes. Sosa. Piękny odbył teraz. O, Baldanzi. Pięknie. Ale cios za cios w tym meczu. No naprawdę, do fajne. Mamy znowu remis. Ale przez takie błędy indywidualnie, indywidualne. No, radosny futbol z obu stron. Brawo, Fresneda. Pierocji. No, broni bramkarz. No i teraz za ciosem, za ciosem, żeby na 4-3 No 3 razy oni prowadzili, to teraz my byśmy raz prowadzili. Nic by się nie stało chyba. Ale chyba będzie ciężko, chyba będzie ciężko. 5 minut mimo doliczone. To jednak... Jednak będzie ciężko. No remisujemy 3-3, ale naprawdę mecz bym powiedział kapitalny. Cios za cios. Momentami widać było, że że nasz zespół był tak jakby to powiedzieć mentalnie nie tu gdzie powinien być mi wydaje mi się, że patrząc na to jak zagrał nasz, nasza obrona przede wszystkim ten styla dzisiaj tragiczny mecz w środku ten defensywny Polski też często zostawał, także wydaje mi się, że patrząc na, na całość to zagraliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobrze i ostatnie 8 kolejek przed nami a nie, tu Gu Gujon jest trenerem, Dawid Gujon który jest menadżerem teraz no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mę z Interem przed nami. Mę z Interem, Torino sobie też zagramy, czyli zagramy sobie, a nie, to, tak, Inter, Torino, Empoli sobie zagramy, i później zagramy sobie specja, albo nie, Na, Napoli, Napoli, Sasuolo, Atalanta, i podsumujemy sobie cały nasz dotychczasowy sezon. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.